takiego starego przekładu napisanego przez Żyda polskiego pana Cylkowa dawno, dawno temu. Ktoś chce, to sobie może w internecie też poszukać. To jest piąta Mojżeszowa, rozdział 23, czwarty werset. Od razu zastrzegę, że to starodawne słowa. Nie wnijdzie, to znaczy nie wejdzie. Nie wnijdzie Amonita i Moabita do zgromadzenia wiekuistego. Nawet dziesiąte pokolenie ich nie wnijdzie do zgromadzenia wiekuistego. Na wieki. Parę zdań później. Nie szukaj pokoju ani dobra ich po wszystkie dni twoje. Na wieki. Tak Bóg powiedział o Moabitach i Amonitach. Czytałem o nich w 19 rozdziale na początku pierwszej księgi, że powstały te narody w niechlubny sposób. Ktoś chce, to sobie może doczytać. Pominę to. W każdym razie, pomimo tego, Moabici mieli o sobie mniemanie bardzo wysokie. Dawali to do zrozumienia Izraelowi często. I Bóg upominał Moabitów przez wielu proroków. Upominał ich za ich pychę i zapowiadał kary. I to kary znaczące, bardzo znaczące. Te słowa z piątej księgi Mojżeszowej są też bardzo ostre wobec Moabitów, Amonitów. A trzy księgi dalej jest księga Rut. Była to kobieta z narodu Moabitów właśnie. I jak się czyta tą księgę, to jej postawa jest 180% w drugą stronę. Jest bardzo pokornym człowiekiem, kiedy zostaje wdową i wdową jest jej teściowa, postanawia, że będzie jej towarzyszyć i mówi, że twój lud moim ludem, twój Bóg moim Bogiem, gdzie ty zamieszkasz i ja z tobą pozostanę. Mimo, że teściowa odsyłała ją, aby zaczęła nowe życie w swoim kraju. Zmagały się te kobiety z biedą i Bóg sprawił, że Rut trafiła na pole bogatego człowieka, gdzie pomagała w zbiorach jęczmienia. W dalszej części okazuje się, że jest to krewny jej teściowej i według prawa żydowskiego może wykupić długi tych dwóch kobiet i nawet jest, jeśli podejmie takie zobowiązanie, jest w stanie, takie było prawo, wzbudzić potomstwo po mężu Rut. I decyduje się ten człowiek na to, między innymi poprzez postawę Rut. Mówi do niej, że całe miasto wie o twoim postępowaniu, twoim dobrym postępowaniu. I tak się staje, że ten człowiek bardzo zamożny przejmuje, no, obie panie, tak to powiem, opiekuje się nimi i żeni się z Rut, Moabitką. A ta księga jest szczególna, bo na koniec tej księgi się okazuje, że dziecko, które się rodzi, jest w rodowodzie Chrystusa później. Jest dwa, trzy, proszę sprawdzić, cztery może pokolenia do Dawida, a Dawid otrzymał obietnicę, że
jego potomek będzie królem, którego królestwo będzie wieczne. To jest zapowiedź Chrystusa. I sam mąż Rut jest też jakby prototypem, nie wiem jak to nazwać, taką zapowiedzią tego, co Jezus zrobi. Wykupił nas z naszej nędzy, ja powiem z tego wywyższania się między innymi też, z pychy, z innych przywar ładnie mówiąc, z grzechów różnego typu. I w Izajaszu, nie pamiętam, gdzie jest napisane, że przyoblógł mnie w szaty zbawienia. Rut zrobiła coś takiego, że w pewnym momencie poszła na pole tego przyszłego męża, jeszcze wtedy nie wiedziała, że tak będzie, i ułożyła się u jego stóp w nocy, i kiedy on się obudził się, spytał się, co ty robisz, a ona skądinąd już wiedziała, że potencjalnym wykupicielem jest, jeśli na to przystanie, i powiedziała, żeby ją okrył swoim płaszczem. To jest też obraz tego, że Bóg daje nam nową sprawiedliwość, przyodziewa nas szatą zbawienia swoją sprawiedliwością. I zachęcam każdego z was, żeby według Słowa Bożego, my jesteśmy Polakami, Rut była Moabitką, a jest powiedziane, że oto kładę na Syjonie kamień, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony, a narody, to znaczy Polacy, Moabici i inni poza Izraelem, w nim pokładać będą ufność. Tego wszystkim życzę. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się. On słyszy wiarę naszych serc. Zachwyca mnie niezwykły dźwięk, cichy szelest jego szat. To nasz Bóg przychodzi, gdy modlimy się. On słyszy wiarę naszych serc. O, zbudź się duszo ma i uwielbiaj Go, i uwielbiaj. Przebudźmy się i wznieśmy głos, to czas, by chwalić Go. Zbudź się duszą ma i uwielbiaj Go, i uwielbiaj Go. O, zbudź się duszą ma i uwielbiaj Go. Gdy w mocy swej
przyjmijmy króla chwały pośród nas. Hej! Ho! I pokłonimy się przed nim, to nasz Pan. Hej! Ho! Zaśpiewajmy dziś ze wszystkich sił. Wywyższaj święte imię Jezus, duszo ma Pana chwal, duszo ma Pana chwal, duszo ma Pana chwal. Wywyższaj święte imię Jezus, duszo ma Pana chwal, duszo ma Pana chwal, duszo ma Pana chwal. Wywyższaj imię Jezus, duszo ma Pana chwał. Duszo ma Pana chwał. Duszo ma Pana chwał. Wywyższaj imię Jezus. Kościele, zwróćcie uwagę, że mówimy, by nasza dusza się zbudziła. Dlaczego mówimy, by nasza dusza się zbudziła? Bo nasz duch jest gotowy. Nasz duch jest cały czas gotowy, by chwalić Boga. Dlaczego? Bo jest duchem, który pochodzi od Niego, którego dostaliśmy od Boga. I On wie, że Bóg jest godzien chwały każdego dnia, 24 godziny na dobę. I On jest cały czas gotowy, rano, wieczorem, w środku dnia i w środku nocy. Więc powiedz z poziomu swojego ducha, duszo ma Pana chwal! Duszo ma Pana chwal! Duszo, czyli moje myśli, moje emocje. Wszystko niech dzisiaj chwali Pana. Wszystko niech będzie skupione na Nim. Na tym, który jest Królem Królów i Panem Panów. Na tym, który jest Królem Chwały i Zwycięzcą. Ciebie uwielbiamy, Panie. Ciebie wywyższamy. Wynosimy święte imię Jezus. Ogłaszamy Twoją moc, ogłaszamy Twoją potęgę i Twoje zwycięstwo. Bądź uwielbiony pośród nas, Panie. Bądź uwielbiony pośród nas. Dla Ciebie tutaj się gromadzimy, Panie. Ty jesteś sensem życia. Ty jesteś najważniejszy na tym miejscu. Ty jesteś pierwszy. Ty jesteś tym, który zasiada na tronie. Twoja jest chwała, moc i królestwo. Twoja jest potęga i Twój jest majestat. Tobie oddajemy hołd, Panie. Skłoni się
żem świat mógł odkupić, że lano Jego krew. I każdy się pokłoni przed barankiem i przed lwem. I każdy przed Nim się pokłoni. Przed Nim wszystkie drzwi. Sam Bóg miłości swej z niewoli chce uwolnić mnie. Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie. Nasz Bóg jest potężny, Królem z rodu Judy. Pan jest zwyciężony, nikt Go nie pokona. Pokazałeś, Panie, pokazałeś, czym jest prawdziwa miłość.
niosłeś na ramionach ciężar moich win. Nic nie mogę dodać do ofiary Twej. To nie
całkowity dostęp do Ciebie. Dziękuję Ci, że to Ty jesteś tym, który nas oczyszcza. Twoja święta krew. Nie nasze uczynki, nie nasze starania, nie nasza mądrość, ale Ty, jedynie Ty. Jedynie w Tobie możemy szukać schronienia i ratunku i pokrzepienia. Bo Ty jesteś wszystkim, czego potrzebuje moja dusza. Uwielbiam Ciebie, Panie. Uwielbiam Ciebie. Serdecznie. Z mojej strony ja was. Poczekamy, aż przyjdą wszyscy, którzy grają. Nie chciałbym, żeby nic umknęło ich uwadze. Ale piękny wstęp był tutaj do tego słowa. Andrzej, gdzie on jest Andrzej? Nie widzę, dziękuję. O, nie, tu gdzieś jest? Ach, przy schodach, słyszę głos, a nie widzę, dziękuję. Ponieważ gdzieś będzie kontekst do tego, co powiedziałeś. Mamy nowy rok. Nie wiem, czy zauważyliście. Jak to w nowym roku jest? Niektórzy robią jakieś mocne postanowienia, poprawy. Zazwyczaj jest tak, że fajnie by było, jakby ktoś zrobił, a ja, żebym to oglądał. Ale niektórzy robią tak, że robią to w swoim życiu. Okej. Okay. I dzisiaj jesteśmy w takim miejscu jak Kościół, stanowimy Kościół i dzisiaj tym, czym chcę się podzielić, to jest niekoniecznie mocne postanowienie, poprawy, abyś zrobił, bo to ma słabą moc. Niekoniecznie chodzi o to, abyś zrobił jakąś rewolucję w swoim życiu, ale chodzi o to, głównie o to, żebyś odświeżył rzeczy, które już znasz. Odświeżył rzeczy, które już znasz. Abyś miał na nowo poukładany dom. Wiecie, jak to jest w domu? To nie jest tak, że my co tydzień robimy remont. Robi ktoś tak? Nie. My co tydzień odkurzamy. Znaczy, nie my. Moja żona prawie, że co dwa dni. Nasz robot odkurza raz na tydzień. Ale tak trochę żartując, a mówiąc poważnie, no po prostu odświeżamy dom, tak, szmatą trzeba przelecieć, odkurzyć, poodkurzać, nowe narzuty dać, no po prostu odświeżyć pokój i niekoniecznie trzeba zaraz robić tapetowanie, malowanie i wszystko od podstaw. Dlatego dzisiaj to jest taka analogia, że potrzeba, aby na nowo tak posprzątać swój dom. Dlatego będzie dużo Słowa Bożego, które będzie do nas przemawiać. I wiecie, jeszcze tak powiem, że ten fragment przeczytałem i Bóg mówi, że to jest dobre na pierwszą niedzielę nowego roku. Nie? I ja mówię, Panie, takie coś, nie, nie. Ale później, kiedy się modliłem, wiecie, w taki naprawdę niesamowity sposób, Bóg wskazał mi fragment, czytam, no znowu to zdanie.
Wie, czyli nie dzieje się to tak przypadkowo i wierzę, że to jest Słowo Boże dla każdego z nas właśnie na Nowy Rok. Ale nim to zrobię, to zrobię inaczej. Żeby nie wpadło to do twojego umysłu, a wpadło niżej, bo jak już wiemy, tam się dokonują tylko zmiany, chciałbym, abyś skłonił głowę i modlił się razem ze mną. Duchu Święty, poprowadź mnie, abym słyszał to, co Ty chcesz, abym usłyszał i aby Słowo Twoje wprowadziło zmiany w moim życiu, abym za Nim poszedł. Amen. Graliście kiedyś gry komputerowe? Czy ktoś jest na tej sali, kto nigdy nie grał w żadną grę? W żadną? A na komórce? A w Snake'a? Jakkolwiek wiemy zasady gry, jak się gra, tak? Jest tak, że gramy, potem mamy jakieś niepowodzenie, ktoś nas tam zabija, jeśli jakaś jest drastyczniejsza gra. Po prostu co jest game over i co my robimy? Odpalamy na nowo, tak? Mamy drugie życie, trzecie życie. Ciągle go kontynuujemy, jeśli nas oczywiście gra wciąga. I możemy tak na nowo, na nowo, na nowo. Jeśli ktoś jest jakimś zapalonym graczem, to naprawdę można spędzić sporo życia w tym. I to jest coś takiego. W grach jest tak zwane drugie, trzecie, czwarte życie. Po prostu ciągle możemy odpalać na nowo. A jak się zawiesi coś, to robimy reset jeszcze raz. A jeśli ktoś jest w grach komputerowych taka, którą trzeba przechodzić pewne etapy, to my z każdym zginięciem, jeśli to jest dobre słowo, kiedy giniemy, cofamy się do początku czy do jakiegoś etapu i już wiemy, jak przejść. Czyli mamy korektę i znowu się posuwamy dalej, tam na znowu ciach, my się cofamy i znowu przechodzimy, bo już wiemy, gdzie ten przeciwnik siedzi. Tak jest w grach. Mam pytanie do ciebie. Kupiłbyś grę, taką tańszą za 200 zł, w której mógłbyś zrobić tylko jedno życie? Zainwestowałbyś 200 zł w grę, którą dojdziesz, nie wiem ile, w minutę, w 10 minut, ciach i koniec, game over i napis, twoje szanse się skończyły. Nawet nie możesz kupić następnej gry, bo zostałeś zarejestrowany już i już jej na nowo nie możesz kupić. Na nowo nie możesz zainstalować. Nikt z nas by nie kupił takiej gry. Za drogo, tak? Nie opłaca się. Poza tym, co to za gra, jak mam tylko jedną szansę? Ale wiecie, do czego zmierzam? Jak jest w naszym życiu? W tym w realu. Ile mamy szans? Jedno. Wiecie, że prowadzimy tylko jedno życie? Jedno życie. I nie masz wielu żyć. Masz jedno życie. Jak obserwujesz ludzi, a na pewno zobaczyłeś, ale zastanów się tak czasami, to szczególnie patrząc na świat, to mam wrażenie, że ludzie żyją tak, jakby mieli w dowodzie napisane z gwarancją 100 lat. Mało tego, żyją tak, jakby ten dowód był powtarzany przynajmniej z 5 razy. Zero refleksji. Jakby mieli kilka żyć. Ale to jest świat. Jednak my jesteśmy w tym miejscu, więc mam do ciebie takie pytanie, jak ty żyjesz? Jak ty dzisiaj żyjesz? Czy żyjesz tak, że już nie ma powtórek? Czy żyjesz tak, że jakoś to będzie, być może przejdę ten level? Jak żyłeś w 2022 roku? Jak się przesunąłeś w swoim życiu? A masz jakiś plan na 2023? To jest retoryczne pytanie, sam sobie na nie odpowiedz. Czy żyjesz tak, jakbyś miał w dowodzie 100 lat i 5 razy? To jest pytanie do ciebie. Dlatego potrzeba, abyśmy się na nowo odświeżyli i zadali sobie to pytanie. Po co żyję? Dla kogo żyję?
co jest moją największą wartością i co będzie ze mną. Bo pewnego dnia, wiesz co będzie? I to jest tytuł kazania. Game over. I jakiś wynik wypadnie, score to jest, tak, po angielsku? I ja czytam po polsku angielskie nazwy. Time się skończył, jest game over. Dlatego dzisiaj niech słowo do nas przemawia i pewne doktrynalne przypomnienie, ponieważ ono jest ważne, istotne, ponieważ ono nas pozycjonuje. Codziennie coś robimy. Budzimy się rano, dzisiaj też się obudziłeś rano, jedni wcześniej, drudzy później. Coś planujemy, co dzisiaj będzie na obiad. Już mamy plan, jak stąd wrócimy. Być może się już z kimś umówiłeś, pójdziesz na jakąś kawę, a być może będziesz leżał w pieleszach i odpoczywał. Masz jakiś plan. Ja nie mówię, że on jest zły, absolutnie, po prostu masz jakiś plan. Troszczysz się o coś, coś przeżywasz, coś chcesz kupić, na coś odkładasz, coś planujesz. Po prostu życie się toczy. Życie się toczy. I dzisiaj myślisz, że wieczorem przyjdziesz do domu i jeszcze po jakichś tam odwiedzinach i fajnie będzie, bo już mąż czeka w łóżku czy żona. Planujesz. Ale wiecie, że w pewnym momencie może być game over? Czytamy o mnóstwo wydarzeniach trudnych, o wypadkach, o wojnie. Młodzi umierają, starsi umierają. Nikt z nas nie wie, już widzę tą powagę na twarzach. Słuchajcie, jest dobra nowina w tym wszystkim, co głoszę. Nikt z nas nie wie, kiedy będzie game over. Kiedy się plansza wyświetli, tunel, białe światło u końca. Nikt z nas nie wie. Niektórzy w tym widzą sprawiedliwość i okej. Ale taka jest rzeczywistość. I nie masz napisane, że będziesz żył 100 lat. Wiecie, że wierzący umierają w młodym wieku? Wiecie, że dzieci umierają? Po prostu kończą. Pewnego dnia jest game over. I nie masz na to wpływu. Słowo Boże mówi o tym dobitnie i jasno, że nikt tego nie uniknie. I to jest to zdanie, które przeczytałem w Biblii. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Mocne słowo. Wyświetla się? Nie jeszcze. Z listu do Hebrajczyków. Postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I to jest plan. Nieodwracalny plan. Przychodzi game over, jedni w wieku 15 lat, myśleli, że będą żyć 70. Niektórzy w wieku 30 lat, a już myśleli, że nas zbierają na emeryturę. A niektórzy w dzień emerytalny. To niesprawiedliwe trochę, nie? Chociaż ZUS się ponoć cieszy. Tak to jest. Nie mamy na to wpływu. Raz umieramy, a potem sąd. Nie ma powtórek, nie ma resetu. A wiecie, co się liczy? Jak w grze. Wynik. Wynik się liczy. Oczywiście twój wynik nie jest tożsamy z wynikiem twojego sąsiada. Każdy ma swój własny licznik. I to jest nasze game over. Dlatego jest istotne to, co robisz. To, co robisz. Jak żyjesz, to jest naprawdę istotne. Z tej perspektywy patrząc nagle, to, co robisz, ma znaczenie lub nie ma znaczenia. I co więcej, zostanie to sprawiedliwie ocenione. Normalnie cisza coraz większa. To jest Boże Słowo. Którzy mi powiedzą, pastorze, co ty w pierwszą niedzielę, nie? Tu miało być tak fajnie. Jest fajnie, słuchajcie, w tym wszystkim jest fajnie.
Czy można tego uniknąć? Czy można uniknąć śmierci i sądu? Nie można. Nie można uniknąć. W ciele pewnego dnia odejdziesz. Czy można uniknąć sądu? Nie. Ponieważ Boże Słowo by się musiało zmienić. Jednak w tym życiu, które tutaj prowadzimy, mamy wpływ na miejsce, gdzie będziemy. Czy będziemy na prawo, czy na lewo? Z waszej perspektywy to na odwrót, ale trzymam się w swojej. Czy będziesz w miejscu owiec, czy w miejscu kozłów? Czy będziesz przeznaczony na niebo, czy będziesz przeznaczony na piekło? Na to masz wpływ. Wow! Mamy wpływ na to, czy tu, czy tu. Chociaż raz pewnego dnia umrzemy i potem sąd, to jednak mamy na to wpływ. Bóg dał tą możliwość. I będzie pewnego dnia ten sąd, sąd faktu, kiedy oddzieli kozły od owców. Od owiec, przepraszam. Jednych postawi na prawo, drugich na lewo. To jest ten sąd faktu. Tam już nie będzie nasze zmaganie się, rozmowa z Bogiem, kiedy, jak, co. Ja sam, osobiście. To będzie tylko tłum, w którym będziesz stał i tłum. Dlatego tak jest właściwie, jak wybieramy. Czy wierzący też tam będą stać? Tak. Ja wam powiem nawet po której stronie. Po tej prawej. Wierzący będą przeznaczeni do życia wiecznego. Dlaczego? Bo uwierzyli w Jezusa. I czasami robimy takie coś, że w czasie kazania na koniec wyświetlana jest taka modlitwa. Ale to jest rzeczywiste i to jest dla tych, którzy nigdy tego nie zrobili. Więc pozwólcie, że tą modlitwa się wyświetli i tych, którzy nigdy tego nie zrobili, mogą to zrobić w tym momencie, jak to będą słuchać, bo dzisiaj nagrywamy. Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. Znamy tą modlitwę. Oddaję swoje życie, otwieram drzwi mojego życia i przyjmuję Cię jako swojego Pana i Zbawiciela. Dziękuję, że przebaczyłeś moje grzechy i ocaliłeś mnie od śmierci, umierając za mnie na krzyżu. Proszę Cię, kieruj moim życiem i uczyń mnie takim, jakiego Ty chcesz. I to jest wystarczające. To w tym momencie umiejscawia każdego po tej prawej stronie. Ale wcześniej ci po prawej, czyli ty i ja, będziemy mieli miejsce sądu. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, 9-10. Dlatego też Słowo Boże mówi, dokładamy starań, czyli ty, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem. Czyli czy coś robimy w ciele, coś co widać, czy coś co robimy w duchu. Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym. Aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w ciele. Dobre czy złe? Widzisz, kiedy Paweł pisał to list do Koryntian, Koryntianie mieli pewne odniesienie i wiedzieli, o czym pisze. Dlatego, że w Koryncie, to jest miasto, istniało takie miejsce, to był taki podium i tam jest właśnie to użyte słowo, podium, trybunał, gdzie dokonywano po zawodach atletycznych zbierali się i dokonywano nie sądu, ale oceny tych, co w tych zawodach brali udział. I ci, którzy zwyciężali, zostali na tym miejscu nagrodzeni. To było takie miejsce, podest, trybunał. Tam też oczywiście rozstrzygano sądy, czyli jakieś były
niejasności, ktoś coś przeciwko komuś, to tam też to było rozstrzygane. I w tym kontekście, umiejscawiając to, Słowo Boże mówi, że my staniemy, czyli ty i ja staniesz pewnego dnia przed sądem Chrystusowym, na którym zasiądzie Chrystus, a ty będziesz z Nim twarzą w twarz. Twarzą w twarz i co czytamy? Że odbierzesz zapłatę za swoje uczynki. To jest ten moment, kiedy ty i ja staniemy przed sądem. To nie jest ten moment tego tłumu, bo ty tam na prawo jesteś, ale to o tym za chwilę jeszcze. Ale nagrodę, abyś otrzymał za twoje uczynki, to Chrystus z tobą będzie rozmawiał. Jesteś na to gotowy? Chrystus z tobą będzie rozmawiał o całym twoim życiu. O twoich myślach, motywacjach, a później czynach. To, co sobie myślisz, jakie miałeś motywacje, kiedy coś robiłeś, co myślałeś o innych, co myślałeś o swoim życiu, o czynach, dokładnie to wszystko będzie widoczne. Mało tego, będziesz miał tą świadomość, że jest to sprawiedliwe, bo on tak jest. Będziesz przeźroczysty. Nie wiem, czemu nikt się nie uśmiecha. Nie wiem, dlaczego to przeraża. Ponieważ mowa tam jest, posłuchajcie, nie o zbawieniu, bo zbawienie dokonało się kiedy? 3 minuty temu. Ale mowa jest o nagrodzie za twoje życie. Dlatego zadałem na początku to pytanie, dla kogo żyjesz, jak żyjesz i że twoje życie ma sens po to, aby się jemu podobać. To nie będzie rozstrzyganie twoich moralnych uczynków na dobre i złe, ponieważ załatwił to krzyż Jezusa. Halleluja. To właśnie z powodu krzyża Jezusa, kiedy oddałeś Mu swoje życie, On cię umiejscowił we właściwym miejscu. I dzisiaj o tym wspomniał Andrzej. Nałożył cię szatą sprawiedliwości. I ktoś tam krzyczał amen. I właśnie ten Boaz jest protoplastą Jezusa. Typem Jezusa, tak to się mówi. I widzimy, że to przez Chrystusa usprawiedliwienie z wiary umiejscowia nas we właściwym miejscu. I to jest kwestia zbawienia, załatwiona przez Niego, a przez wiarę masz możliwość w tym uczestniczyć. Ale będzie sąd Chrystusowy nad twoim i moim życiem, kiedy spotkasz się z Jezusem twarzą w twarz. Po to, aby odebrać nagrodę. Dlatego Słowo Boże mówi, dokładam wszelkich starań. W czymkolwiek, cokolwiek robię, czy to w ciele, czy w duchu, aby się Jemu podobać. Bo to, co robię w Nim, w Chrystusie, ma sens. I nie zostanie to tak w powietrzu, ale zostanie to ocenione, osądzone właściwie. Dlatego to, co robisz, ma sens. W tym jednym życiu w ciele, które prowadzimy. Jaki jest Jego plan dla ciebie? Co robisz z tym planem, który Bóg ma dla ciebie? Gdzie dzisiaj On jest? I dlatego powiedziałem na początku, potrzeba odświeżenia sobie, ponieważ to, co ja mówię, to jest odświeżenie, a nie rewolucja. To nie jest totalny remont, ale posprzątanie być może rzeczy, które weszły na niewłaściwe miejsce, ale o tym za chwilę. I o tym samym wydarzeniu w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian czytamy tak. Albowiem fundamentu innego nie można złożyć oprócz tego, który jest złożony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, okazuje się, że materiał jest rozmaity, to wyjdzie na jaw jego dziele. Dzień sądny, właśnie ten dzień, o którym wcześniej mówiłem, to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest twoje dzieło. Wypróbuje to ogień. Jeśli
twoje dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam, co jest? Zbawiony, tak jednak jak przez ogień. Czyli pokazuje to, że jesteśmy zbawieni przez krzyż Chrystusa. Halleluja! Och, ktoś jest ze mną, wreszcie. Jesteś zbawiony przez krzyż Chrystusa. Jesteś we właściwym miejscu usadowiony, ale budujesz dzisiaj na fundamencie Jezusa Chrystusa. I to jest mocna rzecz, ten fundament. Podstawowa rzecz. Jak ktoś nie wie, jak się fundament buduje, zapraszam na Topolową, gdzie budujemy budynek i teraz przez 3 miesiące budujemy fundament. Jest tak mocny, tak silny. Tam są, wiecie, stopy fundamentowe, ławy fundamentowe, mam pojęcie. Jest chudziak jeszcze pod nimi. Jest wszystko wypoziomowane, a na koniec jest jeszcze też wylewany chudziak. A potem to wszystko, wiecie, co robią? Zasypują. I niewiele widać. Tysiące złotych wsadzone i niewiele widać, ale co, po co to jest robione? Bo fundament musi być jaki? Mocny. Dlatego fundament, który my mamy, jest fundamentem niezniszczalnym, a którym jest Jezus Chrystus. To jest podstawa twojego życia i na którym stało się, kiedy tą modlitwę otwarcie, szczerze wołałeś do Boga. I od tego momentu fundament został położony, a ty zaczynasz na nim budować. Ale jak budujesz? Powiem tak, Bóg zostawił tobie. Masz wszelką możliwość budowania z dobrych materiałów, właściwych, tych, których teraz są różne te materiały niepalne, tak? A w tym odniesieniu do Słowa Bożego to dobrze brzmi, których ogień nie jest w stanie naruszyć, kiedy przyjdzie jakiś ten moment końcowy, okaże się, że jednak ostoi się ten budynek i zapłatę odbierzesz. Ale może być tak, że budujesz ze słomy. Wow. A wiecie, że to jest tak i spalone. Fundament zostanie. Ale dzieła nie ma. I dlatego tego pewnego dnia, kiedy będziesz twarzą twarz z Chrystusem, powie ci, byłeś wierny. W tych sprawach, które ci powierzyłem, wejdź, będziesz miał koronę chwały. Pewnego dnia to zrobi. Kiedy przyjdzie game over i przejdziesz przez ciemny tunel, na końcu spotkasz się z nim. I nie wiesz, czy to będzie dzisiejszego wieczoru. Nie masz świadomości tego, czy to będzie za tydzień. I nie planuj, że to będzie za 100 lat. Ponieważ tego nie wiesz. Ale wtedy twoje dzieło zostanie ocenione przez tego sprawiedliwego i dostaniesz zapłatę. Nie wiem czemu, ale ja, znaczy domyślam się czemu, nie ekscytuje nas to. Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że żyjesz, czy w myślach masz ciągle to, że to jest kwestia zbawienia. Kto z was brał udział w jakichkolwiek zawodach? W czymkolwiek, nie wiem, biegał, nie wiem, w szachy grał. Dlaczegoście to robili? Bo nie mieliście co robić w domu? Nie liczyłeś na to, że wygrasz? Po co to robią? Po co robią zawodnicy? Wczoraj usłyszałem, że tenisistka nasza, polska, została sportowcem roku. A wcześniej wygrała 2 wielkie szlemy. Po co to robią? Słuchajcie, kasę za to otrzymuje. Pytam się, po co to robią? Żeby była szczupła? To jest dodatek. Ja też gram w tenisa. Ale nie wygrałem wielkiego szlema.
A po pół godziny mówię, przerwa. Bo ja już siedzę, brzuch jeszcze tam. Tak to działa. Ja nie robię tego dla nagrody. Ja to robię tylko dla przyjemności, dlatego tego sportem nie nazywam. Ale ona to robi dla nagrody. Jeśli brałeś w czymś udział i rzeczywiście to są zawody, to po to, żeby wygrać i w pewnym momencie stanąć czempion. Nie bądź taki skromny. Widzisz, tu nie chodzi o twoje zbawienie. Tu nie chodzi o to, żebyś doczołgał się do Bożego Królestwa i jestem. Ważne, że jestem zbawiony, a że w ostatnich drzwiach na samym końcu stoję, to ważne, że jestem zbawiony. Wyzbyj się tego myślenia. To nie jest dla ciebie przeznaczone. Ponieważ na to już dzisiaj nie masz wpływu, zostało to dokonane. Ale masz wpływ na to, jak daleko za tymi drzwiami będziesz stał. I dla wielu z nas się wydaje to taka odległa przyszłość, że nie wiadomo, jak tam będzie. Więc nie patrzę na swoje życie, które teraz robię i nie wierzę w to, że ono ma znaczenie, to, co robię. Dlatego potrzeba właściwego spojrzenia, abyś wiedział, po co to robisz. Abyś wiedział, dlaczego to robisz, co jest ważne. Bo będą osądzone twoje czyny, motywacje, myśli. Wszystko będzie jawne. Wszyściuteńko. Wiecie, kiedyś się tak zastanawiałem, pomyślałem sobie, Boże, dobrze, że nie jestem Tobą. Mieliście takie myśli? Ale to tylko w takim ujęciu pewnym. Pomyśl sobie, że teraz, nawet teraz, siedząc tutaj, znasz wszystkie myśli wszystkich ludzi. I nie chodzi o to, że jesteś Bruce'em Wszechmogącym, tak? Nie o to mi chodzi. Chodzi mi o pewną inną myśl. Popatrz sobie na tego po prawej i lewej i znasz wszystkie jego myśli. Zastanów się chwilę, odpowiedz na pytanie sobie, naprawdę chciałbyś znać te myśli? Lepiej, jak mi pewnych rzeczy nie mówią. A Bóg to zna. Doskonale cię na wylot zna. I pewnego dnia, jak się ta plansza pojawi, a potem jest tunel i światło, to spotkasz się z Nim. Dlatego ważne jest, aby sobie odpowiedzieć, dla kogo żyję. Kiedyś żyłeś w grzechu, żyłeś dla siebie samego, żyłeś po to, aby zaspokajać swoje, żyć dla siebie, ale efekt takiego życia to jest bycie po lewej stronie, to jest śmierć. Jednak dziś żyjesz innym życiem, tym życiem, które ci dał Chrystus, który jest w tobie. I ważne jest, żebyś o tym nie zapomniał, abyś był wdzięczny za to, co On zrobił dla ciebie. Że to dzieło odkupienia jest doskonałe. I w drugim liście do Koryntian 5:15 czytamy o tym, że Jezus umarł za wszystkich, czyli za ciebie, abyś ty, który żyjesz, już nie żył dla siebie samego, lecz żył dla tego, który za ciebie umarł i został wzbudzony. Abyś żył... Wy macie jakąś tam służbę przy kafeterii? Dajcie sobie pauzę, chodźcie do środka, bo to jest zbyt ważne, żebyście poszli na kafeterię. Nie gniewajcie się, ale to jest ważne. Nie chciałbym, żebyśmy to stracili. Kawę sobie możemy tak troszkę później zrobić. Nie masz żyć dla samego siebie, dlatego, że Jezus, będąc tym, który ci odkupił, zapłacił za ciebie, należysz do Niego, stało się to pewnego dnia, jesteś Jego własnością. Ktoś jest ze mną. Dlatego nie masz w pewnym sensie prawa żyć już dla siebie, bo stałeś się Jego własnością. Jak kupisz sobie jakieś zwierzątko, chomika, to on nie jest sąsiad nie ma na niego wpływu, bo jest to twój. I bardzo dobrze to było widać, jak sobie kupił kargul kota. Był mój,
I nie pozwolił na to, że ktoś go będzie karmił i przeciągał na swoją własną stronę. Widzisz, tak należysz do Niego. Dlatego Słowo Boże mówi, żebyśmy nie żyli dla samych siebie, ale dla Niego, ponieważ pewnego dnia tam staniemy twarzą w twarz. Pewnego dnia. I ten pewien dzień może być dzisiaj. A może być za 20 lat. I nawet jeśli masz dzisiaj 15 lat, nie masz pewności, że przeżyjesz kolejne 15. Dlatego tak ważne jest, co robimy dzisiaj. Dzisiaj. Wielu o tym zapomina. I chce żyć z Jezusem, bo wie, że żyje z Jezusem. Chce żyć z Jezusem, który służy nam tej codziennej egzystencji. Zamieniamy rolę nagle. Pamiętasz tą modlitwę? Czynię Cię Panem swojego życia. Panem swojego życia. Wiecie, my nie mamy dzisiaj niewolnictwa i dla nas to tak słabo brzmi. Znaczy, nie mamy takiego, tych emocji w tym związanych. Ale On jest Panem Twojego życia. Mamy w domu kota, to jest mój kot. I odpowiada za to, co robi. Pan mojego życia. I kiedy delikatnie zaczynamy tą przemieniać, tą płaszczyznę, i wtedy czynimy Jezusa Panem naszej egzystencji w takim rozumieniu, że to On nam usługuje. Zaczynamy zachowywać taki bezpieczny status quo, zaczynamy żyć chrześcijańskim życiem, wczoraj fajnie takie to na konferencji dla małżeństw padło, zaczynamy żyć rodziną, pracą, planami, dziećmi, wnukami. To nie jest nic złego, tylko mówię o tym lekkim przewartościowaniu. Dlaczego? Dlatego potrzeba na nowo poukładać, włączyć odkurzacz w swoim życiu, mieć taką właściwą refleksję i zadziałać tak, aby to On był na pierwszym miejscu. Bo wiecie, my wierzący, my nie zrzucamy z Jezusa stroną naszego życia. My Go nie zrzucamy, my mamy tą świadomość, kim On jest. Tylko, bo nikt z nas nie powie, Panie, odsuń się, bo są ważniejsze rzeczy w moim życiu. Ale wiecie, co często robimy? Na ten piedestał wpychamy inne rzeczy. A wpychając coś, kogoś trzeba zepchnąć. I wtedy wpychamy tą swoją karierę. Myślimy, że będziemy 20 lat w tej firmie, w końcu zostaniemy prezesem. Wpychamy swoją pracę, swój biznes. Mówię nie o tym, że to są złe rzeczy, tylko o to, że niewłaściwym miejscu je czasami możemy postawić. Wpychamy swoją rodzinę, bo ona teraz jest najważniejsza. Moje dzieci są najważniejsze. Fokus totalny na dzieci. I wszystko się kręci, całe moje życie wokół dzieci, bo dla dzieci trzeba zrobić to, 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 to i tamto. A latka lecą. A nagle przychodzi game over. Moment, Panie, chwila jeszcze raz. Moment. Nie ma tak. I wkrada się ta nominalność. Takie życie bez poświęceń, bez pasji, bez odwagi, gdzie Bóg jest dodatkiem do moich planów. W Ewangelii Łukasza taką historię czytamy. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło. I myślał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. Rzekł, uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję i zgromadzę tam wszystko zboże swoje i dobro swoje. I powiem do duszy swojej, masz wiele dóbr. Masz zabezpieczoną przyszłość. Masz
bezpieczeństwo. Z samych odsetek będziesz teraz sobie żył. Nic, tylko bawić się, weselić, jeździć w podróże. Po prostu high life. Ale rzekł mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają dusze twoje, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty w Bogu. Wróćmy do tego trybunału. Każdy, który skarby dla siebie, a nie jest bogaty. Dlatego to dzieło spłonie. To dzieło spłonie. Facet zaplanował sobie przyszłość. Mówi: to jest moje ziarno, moje stodoły, moje dobra. Ale tak się okazało, że to nie był Boży plan dla jego życia. Tak się okazało, że wieczorem zobaczył planszę z Game Over. I wiesz, że pewnego dnia tak będzie. Czy planowanie jest złe? Nie, on bardzo mądrze podszedł do tematu, tak? No bo co? Nie zrobię tak, żeby zniszczyło się to, co się zgromadziło. Ale Boży zamysł do jego życia był zupełnie inny. Bo widzisz, cała rzecz jest w tym, żebyś wiedział, jaki jest Boży zamysł do twojego życia. Ty nie patrz na moje życie. Nie patrz na życie swojej żony, swojego męża, sąsiada. Jaki Bóg ma plan do twojego życia? Bo jak przed chwilą mówiliśmy i kiedyś pewnego dnia to głosiłeś, Panem jest moje, jesteś czyjego? Mojego życia. Czyli Panem, i On cię prowadzi. I On ma plan dla twojego życia. I głupotą jest wtedy, kiedy nie rozmawiamy z Nim i nie idziemy za Nim, aby Jemu się przypodobać, jak czytaliśmy przed chwilą, ale robimy swój własny plan i czekamy tylko na pieczątkę, żeby to zatwierdził. Widzisz, nie jesteś samotną wyspą życia z Bogiem, ty i Pan. Tak to Bóg poukładał, że jest jeszcze Kościół. I kiedyś to o tym powiedziałem liderom, a dzisiaj wspomnę, bo myślę, że to jest ważne. Kiedy ja się nawracałem, bo powiem tak, każdy z nas ma własne doświadczenie Boga, tak? Bez tego własnego doświadczenia Boga życie byłoby religią tylko, odprawianiem czegoś tam, więc tak bardzo ważne jest. Mówiąc o zbawieniu, mówiąc później o relacji z Bogiem, rozmowy z Nim i tak dalej. I to jest to coś bardzo ważne. Ale z drugiej strony jest objawienie, które otrzymujemy przez Kościół, Jego Kościół. I kiedy ja się nawracałem, to ten Kościół nazywał się wspólnotą. I było i moje objawienie, i objawienie, które Bóg dawał nam przez ten Kościół, przez tą wspólnotę. I dostawaliśmy słowa i trzeba się było odnieść poprzez swoje własne życie do tego. I wiecie, kiedy patrzę na te lata, to na początku było tak, że tak wysoko było objawienie Kościoła, a tu było moje objawienie i ono zawsze podlegało pod to. Każdego razu zawsze podlegało i czasami przeginaliśmy, ponieważ nawet pozwalaliśmy na to, żeby całkowicie było tutaj korygowane moje życie. Ale po latach widzę, i to nie dotyczy tu tego Kościoła, patrząc w ogóle na tym, co się dzieje teraz, w pewnym okresie, gdzie tak się to zmienia. I jest moje objawienie, jest najważniejszym objawieniem, które to otrzymuję. A objawienie, które otrzymuje Kościół, jest pod tym objawieniem. I próbuje uporządkować tamto pod siebie. A prawda jest taka, że te dwie rzeczy powinny być ze sobą połączone, a dokładnie nawet tak, stykające się, gdzie wyżej jest objawienie, które masz w Kościele. Paweł, apostoł Paweł, który miał największe objawienie ze wszystkich apostołów. W końcu mamy cały Nowy Testament prawie przez niego napisany.
nie był jednym z 12. Nigdy nie rozmawiał z Jezusem bezpośrednio, nie był z Nim przez 3 lata, nie poznawał Go, ale to On miał największe objawienie, które otrzymał Kościół i On to zaczął nauczać. I czytamy w liście o tym, że pisze, ale pewnego dnia, a dokładnie po 15 latach, udał się do kościoła w Jerozolimie, jak czytamy, aby się przypadkiem nie okazało, że te moje jest nie tak, jest niewłaściwe. Czyli założył, że może się mylić. I z pokorą podszedł i mówi, oby się przypadkiem nie okazało. Dlatego przyszedł do Jakuba, do Piotra i podłożył to pod. Bo rozumiał, że Panem mojego życia to oznacza, że nie jestem tylko ja sam i Pan, ale jestem też umiejscowiony w pewnym kontekście. Dlatego jest ważne to, co Bóg mówi do ciebie. Jaki jest plan dla twojego życia. Ale też jest ważne, dlatego że jesteś w pewnym miejscu, w kościele, nie jesteś samotną wyspą z Bogiem. I Bóg mówi też do tego kościoła lokalnego, w Kuźni Raciborskiej i każdego innego lokalnego. Dlatego w tym miejscu się zachęcamy, w tym miejscu robimy różne wydarzenia, po to, żeby nasza wiara rosła, po to, żeby się zachęcać, po to, żeby razem wypić kawę, po to, żeby razem się modlić, po to razem, żeby się sprzeciwiać diabłu, razem modlić się o uzdrowienie, po prostu, żeby Kościół rósł, czyli ty i ja. Po to, aby też dawać siebie korygować, bo może się okazuje, że jednak odleciałeś. Dlatego każdy z nas tej korekty potrzebuje. Począwszy od tej najbliżej, tej sceny, przeze mnie, aż na sam koniec. Nie jesteś samotną wyspą. I ostatni fragment. Wiem, że dzisiaj przeciągnąłem. Trudno. Wytrzymasz. Ewangelia Jana, 12 rozdział. Kto miłuje życie swoje, przeczytam to inaczej, jeśli miłujesz życie swoje, utracisz je. Wiesz, w jaki sposób je utracisz? Tego dnia to wszystko okaże się, że tam są tylko 5 kamyczków. Utracisz je. A jeśli nienawidzisz życia swego dla siebie na tym świecie, zachowasz je ku życiu wiecznemu. Lecz kto chce mi służyć? Jeśli chcesz służyć Bogu, nie idź za Nim, ponieważ gdzie On jest, tam i ty będziesz. Jeśli Jemu służysz, uczci Ojciec Jego tobie, ciebie. Uczci Cię. To są, wiecie, mocne słowa, ale korygujące. Dlatego potrzebujemy, nowy rok przyszedł, potrzebujemy odświeżenia. Wziąć szmatę, kurze pościerać. Jeśli wepchnęliśmy tam coś innego, to potrzeba to zrzucić. Bo to miejsce może być zajęte tylko przez jedną osobę. A tą osobą jest Jezus Chrystus. Dlatego, że do Niego należysz, On za Ciebie zapłacił. Dla Niego żyjesz. Życie, które prowadzisz, ma sens, ponieważ żyjesz dla Niego. Dlatego Jego się pytasz, co chcesz, Panie, abym uczynił. Jaki jest plan Twój dla mojego życia? Gdzie mam iść? I wiesz, nie chodzi o to, jaką bułkę masz kupić. Chwała Bogu, daje nam wolność w tej dziedzinie. Ale co chcesz, abym uczynił? Kim stał się dla Ciebie? Światłością dla ludzi, jak mówisz? Czy ciemnością wprowadzającą zamieszanie? Dlatego żyj tak, i to jest, teraz już kończę. Żyj tak, jakbyś dzisiaj miał skończyć to życie. Jeśli nic nie zapamiętasz, to zapamiętaj tą planszę. Tą następną. Niech ci się przyśni.
pewnego dnia tak będzie. Ale w tym wszystkim jest właśnie dobra nowina, że zbawiony jesteś. I życie Twoje, dobrą nowiną jest to, że życie Twoje ma sens. Bo żyjesz dla Niego i nie zostanie Ci odebrana nagroda. Zlustruje Cię, to było też takie słowo kiedyś bardzo modne. I powie, dobrze mój sługo. Byłeś wierny nad większymi rzeczami, Cię postawię. Wejdź do radości Pana. Pewnego dnia to będzie. Pewnego dnia to przejdziesz Ty, przejdę ja. Kiedy my się poruszamy w czasie, no to Ty prędzej, ja później lub odwrotnie. Ale to będzie. Dlatego stawiaj Jezusa, i to jest to odświeżenie, stawiaj Jezusa na pierwszym miejscu każdego dnia, kiedy się budzisz. W każdej decyzji, w każdym planie, który masz. I nie musisz robić mocnego postanowienia poprawy. Bo wiesz, mocnym jest tak, że padniesz. Ponieważ On dał Tobie Ducha Świętego, który jest w Tobie. Halo. Nie powiedział tak, że rób, działaj, a ja się temu tylko będę przyglądał. Nie, dał Ducha Świętego, który daje właśnie moc, siłę, aby nie być bierny, daje odwagę, kiedy przychodzi strach, daje Ci siłę do decyzji właściwych, do wykonania rzeczy. To On w Tobie na nowo rozpala pasję, na nowo w Tobie układa rzeczy, kiedy my i Ty Mu na to pozwalasz. Bo On jest w Tobie i nie musisz Go szukać. I to jest super. To On w Tobie daje tą na nowo chęć służenia Jezusowi. Dlatego zapragnij Jezusa na nowo. I to będzie moja modlitwa. Stańmy. Zapragnij Jezusa na nowo. I wiecie, kiedy będziemy się modlić, chciałbym, abyś powiedział, ja tego oczywiście nie sprawdzę, to nie o to chodzi, żebyś powiedział, Jezu, chcę Cię tak na nowo. Panie, jestem Twój. Powiedz Mu, że jesteś gotów umrzeć dla Niego. Wiesz, i to nie jest modlitwa grzesznika, jak my to nazywamy, czyli teraz się rozstrzyga kwestia Twojego zbawienia, bo Ty jesteś już z Nim. Ale módl się to z takim przeświadczeniem, że sprzątasz to podium i On tam staje. I On tam zajmuje miejsce Twoich planów, pracy, czy dziecka, czy żony, czy męża. Na nowo Go zapragnij. Powiedz, Panie, ten rok, ja wiem, że Ty, Boże, nie przykładasz być może takiej wagi, ale dla mnie ta symbolika jest ważna. Ten 23 będzie inny niż 22. Na nowo Cię będę doświadczał. I na nowo właściwie Cię umiejscawiam na właściwym miejscu. Jesteś gotowy? Jesteś gotowy na taką modlitwę? Podnieśmy ręce. Powiedzmy, Panie, módlmy się swoimi słowami. Pragnę Cię na nowo. Pragnę, abyś zawsze był na piedestale mojego życia. Zajmował kluczowe miejsce, pierwsze. Ten podium, właściwy podium. Ponieważ to jest Twoje miejsce, ono tam jest od zawsze. Ponieważ ja należę do Ciebie i to Ty jesteś Panem mojego życia, a nie odwrotnie. To Ty je kontrolujesz, planujesz, Ty masz zamysł i On jest dobry. On jest najlepszy, co może mnie spotkać. Modlę się o to, abym nie tracił tego fokusu, abym patrzył na to właściwie i abym nie zniechęcał się, ale był zachęcony, żebym wiedział o tym ciągle, że moje działanie ma sens, że to wszystko, co się dzieje, to nie jest przypadek, ale cokolwiek robię, robię to w Tobie, że pewnego dnia, kiedy mnie zawołasz do siebie, to dzieło zostanie wypróbowane. Wierzę w to, że dostanę nagrodę i nie będę stał przy drzwiach. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobrym Bogiem, że wszystko tak właściwie zrobiłeś. Dziękuję Ci za zbawienie, które mam w Tobie, że nie musiałem nic ku temu zrobić,
ale wystarczyło uwierzyć w Ciebie. Dziękuję Ci za to Twoje doskonałe dzieło. Jestem Ci wdzięczny za to, Jezu, bo życie z Tobą jest fascynujące, jest pełne energii. Życie z Tobą jest zupełnie inne niż życie, które oferuje świat. Dziękuję Ci za to, że jesteś Panem i Bogiem mojego życia. Amen.
On jest dobry i pamiętajmy o tym, że każdego dnia On jest dobry, to się nigdy nie zmieni. I życzę Wam dzisiaj dobrej niedzieli, kończymy już to nabożeństwo. Dlatego zapraszam Was do złożenia kolekty, zapraszam Was do kawiarenki, do wypicia pysznej kawy, zjedzenia pysznego ciastka, a jeżeli ktoś z Was potrzebuje wsparcia w modlitwie, to wciąż jest aktywny pokój 110. Zapraszam. Dobrej niedzieli.